Siemano, jestem Izabela Zabielska i nie wiem, co mnie czeka, troszeczkę jestem przerażona, a w tej głowie coś tam jest, nie wiem co. Dawaj, już! Wymień trzy influencerki, którym powinnałabyś szafę. A mogło to być piosenkarki? No. Leosia. Tak? Wszystko. No. Dobra. Ale w sensie, że no, bo żebym chciała zabrać. No tak. No. To Leosia. Leosia to na pewno. Muszą być polskie? Nie. Christian Hunter. Czemu? Co tam jest fajnego? Christian Hunter. Peruki, kolekcja peruk. No ja też bym chciała dużo peruk. No. Ale drogie są. A ty masz jakieś? No chyba, że jesteś influencerką i dostajesz za barter. No dobra, no i trzecia to by była, tak mi się wydaje, Bella Poarch. Dobra. Dobra, no jej bym ukradła, bo ona ma też fajne stylówki niektóre. Zbanuj trzy konta na TikToku. Dobra. Okej, sorry, że to powiem Najce. Teraz ona już się ogarnęła, ale pamiętam, że były czasy, że ona mnie bardzo denerwowała, bo ona jest katoliczką, ja nic oczywiście nie mam, ja sama byłam wierząca większość mojego życia, ale ona już mówiła takie głupoty czasami, że to już mi, ona mi działała na nerwy. A to ta! No. Dobra, no. To jej myślę, okay. że tak, gdybym miała wybierać. W sumie on już ma usunięte konto, ale Ralph Ferre. Jezus, no on ciągle robił jakieś dramy, wiesz, ale takie okay. Non-stop, że nie tam raz na jakiś czas i on, wiesz, no ludzie się do niego pruli, on się pruł do ludzi też, on widać, że miał problem też z używkami i on gadał tam po prostu już takie głupoty, że nie dało się czasami tego słuchać. Okej. I trzecia osoba, i to akurat nie dlatego, że mi działa na nerwy, tylko bardziej z troski mojej, no, ale naprawdę. No. Queen of the Black. Okay. Ale nie może, no Queen of the Black, bo ja rozumiem. Znam Julkę osobiście, ona ze mną chodziła do szkoły i po prostu... No, według mnie na jakiś czas lepiej by było. No, ale to właśnie nie, że mnie denerwuje. Nie po złości. Z troski, no. Wyśpiewaj trzy hity, które grają ci w głowie. I have done bad things, did them too. Good people got no self-control is the root of my evil. I potem tam się dzieją różne Świru, rzeczy. Świru, dobra, następna. Who gives a fuck? Don't worry about it, just blow a kiss to me. I like danger, romance and mystery. I'm a lucky ducky, get matched for free. I rock more bling than Mr. T. No, ogólnie to mi chodzi. Ale na... Ale to szybko! Było ćwiczone! Tak. Ja ją już chcę tam śpiewać jakiś czas, ćwiczę sobie na YouTubie tak po prostu. Dobra. A ostatnia piosenka, która mi strasznie chodzi po głowie, bardzo stara piosenka. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out of dark. Wymień trzech typów, którym spuściłabyś internetowy łomot. Wardęga przez jego seksistowskie akcje. Mhm. To na pewno. Kaja Godek. Cool. Aha. Of course. I... Kto jeszcze? I Kaczor. Kaczyński. Mhm. No, słusznie. No, oczywiście. Wymień trzy obrzydlistwa. Co jest paskudne, obrzydliwe, fujne? Ser. Jaki? Każdy. Żółty? Tak. Camembert? Wszystkie. Gorgonzola? Wszystkie. A ma pizzy? Roztopiony w małych ilościach jest spoko. Żartujesz? Roztopiony, no. Nienawidzę sera. Druga, pająki. Pająki. No, wszystkie. Tarantule też. Takie obłożone. Nie, wszystkie. Tak samo jak sery, wszystkie, tak pająki wszystkie. Nawet malutkie? Aha. Okej. Okay. No i pobieranie krwi. Obrzydliwe? Tak. Mnie jak to tak widzisz, jak ta strzykawa się napełnia, tak? Nie, właśnie to chodzi o żyły bardziej, wiesz? Ja, czemu? Mnie tak obrzydzają żyły, ja nienawidzę żyły. Jak niektórzy mają takie wystające, ja na przykład ich bym nie dotknęła. A ja to lubię, jak u chłopów są takie żyły, to seks. Dużo dziewczyn to mówi, ja tego nie rozumiem, bo... Nie, dla mnie to jest... Nie. Dobra, mamy to. Zwroty słówka, które ci leżą, nie leżą. Nie leżą, męczą cię. Ja wiem, imo. 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 To ja nie wiem, ja nie jestem w stanie tego słuchać, jak ktoś tak mówi na żywo, nie że w internecie sobie pisze, tylko jak ktoś mówi. Wziąć, Jezus, nie mogę, albo jeszcze dlatego bo, a to większość osób dlatego mówi. Dlatego bo? Tak. Ludzie tak mówią? No. Dlatego bo... Większość osób tak mówi, bardzo dużo, to, bo wziąć to jeszcze, no większość osób wie, że mówią tak się dlatego mówi. Bo ludzie? Tak. Nawet moja, w ogóle raz poprawiłam moją polonistkę, bo ona też dlatego, bo moja mama, która nigdy nie robi błędów językowych, ona też mówi dlatego, bo ja ją zawsze poprawiam, dlatego, że. Wymień trzy strachy. Pająki. Ja mam straszną arachnofobię, naprawdę. Klaustrofobię mam też lekką. Boję się małych pomieszczeń. Okej. Okay. Horrory. Ja się strasznie boję horrorów i w ogóle nie oglądam. Nie oglądasz? Horrorów. Ja się nawet trailera horroru boję, bo same dźwięki mnie przerażają, no. Aha, ale mówiłaś, że masz dużo, to... Co jeszcze takiego się pojawia w twoim życiu? Boję się bardzo, bardzo często, ale to jak większość dziewczyn pewnie poruszać ogólnie gdziekolwiek, sama, po ulicy, jak jest ciemno. Okej. Okay.
boję się aut, serio, tak naprawdę, że to nie jest takie jakieś lekkie, ja się naprawdę strasznie boję aut, co jadą obok mnie bardzo wolno. Ale jak ty prowadzisz, czy... Nie, jak ja idę po chodniku. A, jak jesteś pieszym. Tak, i jak na przykład jest po prostu, że jest 30 na godzinę i jedzie bardzo wolno, to ja zawsze się oddalam, bo ja się po prostu boję. Okej. Okay. Wymień trzy rzeczy, które cię kręcą. Proste. Muza, nurkowanie, tatuaże. Opisz trzy sytuacje, w których najczęściej się spinasz. Na pewno się spinam i to strasznie, jestem wtedy tak. Jak słucham muzyki na słuchawkach, idę i ktoś mnie mija. Tak po prostu. I ja wtedy na przykład, bo ja często mam telefon... Wyciszasz wtedy? Tak, wyciszam. Okej. Okay. Bo ja wiem, że tego nie słychać, nawet jak słucham czegoś cicho. To się tak stresujesz, ale spinasz, tak. Dobra. Ale tak, o tak wtedy jestem, tak. Co jeszcze? To jest pierwsza sytuacja, jak ktoś nie może się wybrać, bo ja jestem szybka, w sensie na zasadzie, że jak wychodzimy powiedzmy z domu, ja w 5 minut... Zebrać z domu. Zebrać. A czaję, jak ktoś jest taką fleją, tak. Długo się nosi, albo mieliśmy before i mamy iść na melanż i nagle się po prostu to wszystko trwa 100 lat. Tak, tak. Mhm. I że zamiast 5 minut się po prostu ubrać i no, to mnie denerwuje strasznie. O Jezus, dobra, to jest najbardziej, ale to mnie tak spina, denerwuje, irytuje wszystko, co ogólnie negatywne naraz. Słucham. Jak ktoś jest słodko pierdzący. Nie lubię takich osób, które tak się zachowują, że wszystko jest super, wspaniale, okej, wszyscy się lubimy, jest bardzo pozytywnie, mimo że tak naprawdę nie jest, tak? I że na siłę próbują robić nie wiadomo jak pozytywną atmosferę, słysząc wtedy na przykład, nie wiem, komplement od takiej osoby, to jest zawsze taka pozytywna, uśmiechnięta i w ogóle wspaniała. Nie wierzysz. Nie wierzę. A jak ktoś jest taki na przykład bardziej zimny i coś mi powie miłego, to wtedy wiem, że to jest szczere. Nie wiem, ja po prostu mam coś takiego, że nie lubię takiego zachowania. Wymień trzy największe dramy z twoim udziałem. Więc tak, ja ogólnie nie uczestniczę w za wielkiej ilości dram, nie jestem zbyt dramowa, unikam raczej takich rzeczy, ale wplątali mnie ludzie nieraz. Dużo tych dram miałaś? No, dawaj. Ostatnio miałam o ten tatuaż. A co tam jest? Nie wiem. A dlaczego była drama o to? Że używam chińskiego jakby języka dla estetyki i nie szanuję Chińczyków. A miałam jeszcze jedną taką mini dramę ostatnio, tak, to było z Vinted związane. Co się stało? Bo ja ogólnie jestem mega vintydzianką, lubię kupować i sprzedawać tam i zrobiłam raz taką wyprzedaż, że pojechałam do Lumpa, zrobiłam mega duże zakupy i sprzedałam to na Vinted. Ja pojechałam do Lumpa za Warszawę, tak. To też kosztuje, wróciłam, wybrałam te rzeczy, spędziłam parę godzin szukając tych rzeczy, wyprałam je, wyprasowałam, zrobiłam zdjęcia, to co też zajęło czas. Ale powiedziałaś o tym głośno. Tak, powiedziałam wszystko. Że to była akcja, zaplanowałaś to sobie. Tak, jako tak, akcję. Tak, ja poszłam do Lumpa, po prostu kupiłam rzeczy tam, kilka dla siebie kupiłam i głównie też do sprzedania. No i ludzie się bardzo na mnie zdenerwowali, że jakby ja wykorzystuję swoich widzów, sprzedając im coś drożej. Ale nie musisz się tłumaczyć, ile sprzedawałaś drożej, przecież to jest biznes, na nie, tym polega ale... też kapitalizm, ale no ale coś nie do końca, no bo gdybym kupiła coś powiedzmy za, nie wiem, 2 grosze, a sprzedała to za 6 dych, to już by można było nazwać wykorzystywaniem, ale ta różnica w cenie nie była jakaś diametralna w porównaniu do tego, co wykonałam. Dlaczego? Jakby. Mogłaś coś kupić za 6 groszy i jeżeli znalazłby się nabywca i zapłaciłby za to 600, to też nie jest w tym nic złego. Przestań się tłumaczyć, strasznie głupie jest, że ci cokolwiek zarzucili w tej kwestii. Ale to wiesz, było też troszeczkę na takiej zasadzie, że ja mam młodszą widownię, że jakby naciąganie młodszych widzów, wiesz o co chodzi. No, pod to. Ale na Vinted może kupić moja matka, babcia i... No też prawda. Że ja nie rozumiałam tej dramy tak samo jak z tym tatuażem, ale jakby no to były jedyne, które pamiętam i kiedyś miałam na pewno jakieś inne, ale... Następne. Więc rzeczy, których nigdy nie mówisz mamie. Czego się nie mówi mamie? Że zrobiłam nową dziarę, że się umówiłam z dziewczyną z Tindera. Ale mama wie, że jesteś lesbijką. No wie. No. Ale no wolę nie mówić jej. O randkach woli się nie mówić. Tak. Mhm. No ogólnie nie ruszam tego tematu. I o czym jeszcze jej nie mówię? Aha, nie mówię jej jak, że kupiłam coś, mówię jej zawsze, że kupiłam coś taniej niż kupiłam. Wiadomo, oczywiście. No. Więc tak, fetysze wymień trzy, oczywiście tutaj wymienię po prostu, co mnie kręci. Pierwsze, co zwracam uwagę, stylowa, zawsze. Sylwetka. Jaka musi być? W sensie, jakie nie to, że musi, ale no ja bardzo lubię drobne dziewczyny. Okay. Takie, żeby... Najlepiej, żeby były w ogóle szczuplejsze niż ja. I trzecia rzecz, na którą zwracam uwagę, to jest właśnie takie ciekawe, bo ja ogólnie mam coś takiego z tatuażami, że dla mnie może mieć tatuaże, może ich nie mieć, że to jest dla mnie obojętne, czy ma, czy nie, ale jak już ma, to zwracam uwagę jakie. Są takie tatuaże, co mi mogą troszeczkę powiedzieć o tej osobie i jakoś tak
Zwracam na to uwagę. Wymień trzy miejsca, w których dobrze byłoby ukryć kamerę. Pokój mojego brata. Okej. Jestem ciekawa, jak on się zachowuje, jak jest sam. O nie, na pewno dużo świntuszy, fu. Tego chciałabym nie widzieć, ale gdyby ta kamera miała jakąś cenzurę, nie wiem. Ale wiesz co najbardziej bym chciała zobaczyć? Jak mój brat jeszcze mieszkał u nas, bo ja wstawiłam w jego pokoju rurę. Bo ja tańczyłam pole dance przez jakiś czas. I czy to robił? Tak. Chciałabym się dowiedzieć, czy on pod nieobecność rodziców i moją po prostu sobie... No bo kogo by nie korciła rura do pole dance w pokoju? No wiadomo. No, no, no. No to na pewno. Ja mam ogólnie takiego największego crusha na świecie na... Ona się nazywa Cara Delevingne, nie wiem, no, czy się nazywa. No, człowieku. No, 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 no. To ja mam chłopa, ale ona mi się podoba. No, ale wiesz, jakby nie chciałabym mieć kamery w jej pokoju, no bo nie jestem zboczeńcem, żeby oglądać, jak ona się... Ja bym ją popodglądała. Nie, nie, ja bym nie chciała, ale chciałabym mieć bardziej takie może jak podsłuch, żeby na przykład wiedzieć, czy na przykład nie wybiera się gdzieś okay, do Polski albo gdzieś obok, no nie, coś takiego na takiej zasadzie. A trzecia... Ale ona jest hot. O, wiesz, gdzie bym chciała mieć? Chciałabym mieć, tylko to jest osoba z mojej wyobraźni, chciałabym bardzo mieć kamerę w pokoju kogoś, kto właśnie jeszcze nie wie o tym, że jego życie się zmieni i właśnie wymyśla jakiś genialny film, scenariusz na film i szuka aktorki i bym chciała być w tym pokoju, w sensie mieć kamerę, żeby się przygotować na casting i żeby mieć wszystkie wymagania. No, bo jestem bardzo skomplikowany i sprytny plan następny. No ale kurczę, ale fajne by to było, no nie? Dobre, dobre. Zabaw się we włodarza freak fightów i zaproponuj trzy walki. Budżet masz nieograniczony, szalej. Cara Delevingne z Miley Cyrus. A, że aż tak. Mhm. No mówiłaś, budżet nieograniczony, no. No. One byłyby sexy na pewno, Beyoncé. To świntuch. No ale co, no, budżet dobra. Nieograniczony, wiesz. Ale teraz w Polsce się zatrzymajmy. A w Polsce chciałabym zobaczyć Quavo na ringu. Z kim? Ogólnie po prostu chciałabym jego, no ale jak już mam wybierać, że z kimś koniecznie musi być, no to może być z Taco. Tylko dlatego, że wiem, że się pewnie bardzo lubią, jakby kiedyś byli Taco na Fidę, no to uznałam, że w sumie mogłoby to być ciekawe. Kurczę, ja wiem kogo bym chciała zobaczyć na ringu. I szczerze nie mam wytłumaczenia czemu za bardzo, ale chciałabym zobaczyć, wiesz kto to M-bohaterka? Nie. No, taka tiktokerka też, ona jest spoko bardzo. Chciałabym zobaczyć, jak ona by się biła z Pysią, też tiktokerką. Błagam, wstawcie to. Dobrze. Nie, no już nic nie ma, wszystko. Pusto? Tak, chyba, tak, pusto. A szkoda. No to już, żegnamy się do kamery pięknie, ładnie. A dobra. To żegnam wszystkich, fajnie się dzisiaj bawiłam, mam nadzieję, że wy też. Pa. I tu jak w familiadzie się macha. Uhu!